Witam wszystkich oglądających w drugiej części poświęconej spacerowi po już październikowym ogrodzie. W tym miesiącu należy przesadzać lub też dosadzać rośliny, które albo chcemy zmienić im miejsce, albo też zakupiliśmy. Gdyż w podłożu teoretycznie powinno być sporo wilgoci i też rośliny najlepiej się wtedy przyjmują. Nie są narażone na większą suszę. Oczywiście ta susza jeszcze teraz może występować w niektórych rejonach naszego kraju, ale są takie miejsca, gdzie wilgoci naprawdę nie brakuje, a poza tym gleba jest cały czas ciepła, czyli rośliny mają dobry start, jeśli chodzi o ukorzenienie się. I to przede wszystkim dotyczy roślin zimozielonych oraz bylin, które chcemy u siebie posadzić. Jest to też doskonały moment na dzielenie bylin, które wiosną już będą miały dużo lepszy start i też dużo lepiej będą później kwitły. Pragnę również zaznaczyć, że o większości roślin, o których opowiadam w tych spacerach, opowiadam też jako w osobnym materiale. Zatem jeśli macie ochotę poznać warunki uprawy danej rośliny, która Was zaciekawiła, to zawsze możecie zajrzeć do filmiku, który ukazał się już wcześniej. I na przykład o takim zawciągowcu, o tej fantastycznej, niskiej bylinie możecie również zaczerpnąć garść informacji. A jest to bylina bardzo, bardzo atrakcyjna, niezwykle długo kwitnąca we wspaniałym kolorze, który osobiście dla mnie jest jednym z moich ulubionych kolorów i dosyć rzadki, jeśli chodzi o kolor kwiatów, które możemy uprawiać w naszych ogrodach. Jeśli na wilczomleczach ukazują się dalej kwiaty, takie jak chociażby ten, one są dosyć niepozorne, ale jednak występują, to ja osobiście polecam je usuwać, ponieważ przed zimą roślina nie będzie już potrzebowała tyle energii, aby te kwiaty zasilić i wydać później nasiona. Zatem jeśli chcemy mieć taką zdrową roślinkę przez zimę, to należy te kwiaty już usuwać. Trawy ozdobne. Zapewne większość z Państwa jest zachwycona trawami ozdobnymi. Ja osobiście najbardziej lubię trawę pampasową. Zobaczcie, co potrafi zdziałać taka gąsienica. Jest to gąsienica motyla. Nazwy teraz niestety nie pamiętam, ale to są bardzo drogie motyle i one tak ogołacają fuksję. Niestety wygląda to koszmarnie, no ale motyle później są piękne. Te gąsienice są bardzo duże, nawet do 8 cm długości. Ja osobiście w miarę możliwości staram się też na bieżąco uprzątywać opadłe liście z rabat bylinowych, gdyż jeśli tych liści jest naprawdę zbyt dużo, to potrafią one prowadzić do zagniewania niektórych kwiatów tudzież roślin. To niestety może spotkać niektóre rośliny, zwłaszcza jeśli panuje u nas w ogrodzie dosyć duża wilgotność, tak jak chociażby u mnie, lub też są bardzo duże opady deszczu. Konwalnik to roślina bylina, która jest bardzo często mylona z trawami. To nie jest trawa. To jest bylina, która tylko przypomina nam, że to może być trawa. Podobnie zresztą jak i liriope.
Gdyby ta Gunnera manicata miała więcej wilgoci w podłożu w sezonie letnim, a to lato było dosyć suche i też słoneczne, to z pewnością jej liście byłyby znacznie większe. Ale i tak się cieszę, że osiągnęła ona wysokość około 2,5 metra. Spójrzcie też, jak potężne są te karpy, które już tutaj przygotowują się na kolejny sezon. Nawet młody liść wyszedł coś wcześniej w tym roku, pomylił sobie chyba z kwietniem. No ale wiosną tak to właśnie będzie wyglądać, że tak pięknie będą te liście się tutaj wynurzać z tego tutaj takiego serca Gunnery, z tego środka. A tutaj poniżej widzimy kwiatostany Gunnery manicaty, których to nasiona dojrzeją albo i nie. To jest zawsze loteria. Jakaś pewna pani ostatnio tutaj była i pyta się mnie, co tak śmierdzi. A ja mówię, że prawdopodobnie będzie to wilczomlecz błękitnawy. Ta roślina, która tutaj rośnie pod bananowcem Maurelli. Ona wydziela przez cały rok taki specyficzny zapach. Mnie osobiście on bardzo odpowiada, ale też nie wszystkim musi. Jaśmin nagokwiatowy to pnącze, które głównie charakteryzuje się tym, że porasta, nie przyczepia się do podpór. Ono właśnie wymaga podpór. Natomiast ja prowadzę go na taką kulę. Jest przycinany cały czas i bardzo lubię też te liście, które zaczynają się już powoli przebarwiać na taki bardzo ciepły jesienny kolor. A później zimą ukazują się tutaj żółte forsycjowe kwiaty. Aukuba japońska jest zimozielonym krzewem, która to zachowuje taki kolor bardzo jaskrawy w tym przypadku, w przypadku tej odmiany i jest na pewno ozdobą zimowego ogrodu. Skimia japońska, tutaj odmiana żeńska, która zawiązała w tym roku owoce, będą piękne. Natomiast tutaj dalej widzimy skimie, które są odmianami męskimi, i już przepięknie pysznią się takimi czerwonawymi kwiatostanami przypominającymi kuleczki. Ale nie wszystkie kwiatostany są czerwone, bo jest również i taka, która jest bardziej zielonkawa. No i też w towarzystwie skimi mamy tutaj fuksje, które są obecne wszędzie. Róże kwitną nieprzerwanie od końca maja. Są to krzewy naprawdę niezawodne i odmian jest tyle, że jest w czym wybierać. I jestem ciekaw, czy u Was też kwitną w dalszym ciągu róże i jaka odmiana jest dla Was najbardziej atrakcyjna i najbardziej pożądana. Uwielbiam również róże angielskie, które to niestety na opady deszczu nie są za bardzo przygotowane, ale te kwiaty wyglądają troszkę jak piwonie. A ja zapraszam już do części trzeciej poświęconego spacerowi po październikowym ogrodzie.